wyjechała do Warszawy i ślad za nią zaginął. Nie przychodziła, nie nic. Mama poszła do tej pani na Józefa, co mieszkała i mówi, bo ona tak na tyse mówi, co wyście mi dali tutaj, mówi, przecież ja też mam trójkę dzieci, mówi, i co ja mam zrobić z nią? Przecież ja ją nie uduszę, nie zabiję, ani nie umorzę, mówi. No mówi, no skąd ja wiedziałam, że ona tak zrobi? I skądś mama się dowiedziała adres, że mieszka w Warszawie. I mama napisała do niej list. I mama miała tam do Warszawy do niej jechać z tą Marysią. Ale mama sobie myślała, no jak ja pojadę z takim małym dzieckiem? Przecież trzeba jej dać picie, przecież ja nie mam, nie karmię piersią, mówi, to ja, co ja zrobię? Napisała do niej, to ona posłała 20 zł tylko i mówi, że jak, nie wiem, czy zdobędzie pieniądze, czy coś, to jeszcze przyślę. I od tego czasu w ogóle nie przysłała. No co mama miała robić? Musiała ją chować. Musiała jeść, dać, ubierać w ogóle i do lekarza i wszystko, co tylko było. A później, już po wojnie, to chcieli ją wziąć, wie pan, z żydowskiej tej takiej organizacji, panie, bo naprzeciw, tam na Estery, jak się wojna skończyła, no to tam rodziny też były w tym internacie, bo to dawniej był internat i Buźnica była i wszystko było, wie pan, no olbrzymi budynek przecież tam jest na rogu. To mama dostała adres do Warszawy, no to mówi, gdzie przecież ja do Warszawy nie pójdę. No ale jak się wojna skończyła, to te panie jakieś, nie wiem, czy z Warszawy, czy tutaj z tego żydowskiego KHU, tutaj z no jakże się, no, Krakowska, no tutaj ten, przyszły, żeby ją mama dała, żeby ją oddała. A mnie wtedy nie było, wie pan, ja nie byłam w domu w ogóle, bo jeszcze byłam w Niemczech. Ale siostra prosiła i ten mówi, my jej nie damy. Bo przede wszystkim ona sobie nie zdawała sprawy z tego, że ona, nie rozumie czy coś. I jak ona się porozumie? Mogłaby pani opowiedzieć, jak wyglądała ceremonia? Co pani wtedy czuła, jak dostała pani ten medal? No wie pan co? Pełna sala na rabina Majzelsa była. Był chyba prezydent, ale nie pamiętam dokładnie. Ja miałam całą opinię, rodzice moi mieli. Rodzice wcześniej jeszcze dostali w Izraelu mają swoje drzewko tam. I tam chyba było parę osób, co byli chyba odznaczeni, wie pani. No, nie mogę się skojarzyć, jak to było. Tylko wiem, że na rabina Majzelsa było to spotkanie, była Marysia, był prezydent, był ten przewodniczący cały. No i dosyć ludzi i tam było podane, że no moi rodzice opiekowali się nią i ja chyba teraz się też nią opiekuję w ogóle. No.